Przechodniu, pochyl czoło, wstrzymaj krok na chwilę. To służewiec, to są nasze Termopile. Tu leżą ci, co chcieli bój do końca toczyć. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńską broczy. Skończyła się wojna, dla Polski szczególnie okrutna i długa. Wszyscy chcieli nareszcie normalnie żyć, cieszyć się wolnością. Z takim samym zapałem, z jakim bronili tego kraju, zaczęli go odbudowywać, wierzyli, ufali tym, którzy stanęli u steru nowej Polski zwanej ludową. Dzisiaj wiadomo, że była to misterna konstrukcja kłamstwa, fikcji, za którą kryło się morze łez i krwi, okrutnych zbrodni na własnym narodzie. Dlaczego do tego wracamy? Otóż w sądzie rejonowym w Warszawie toczy się niezwykły proces, na który trzeba było w Polsce czekać blisko pół wieku. Proces jednego z szefów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Adama Humera i jego towarzyszy. Oskarża się ich o więzienie, torturowanie i mordowanie tych, którzy prowadzili walkę z okupantem niemieckim i sowieckim, którzy od lipca 1944 roku ujawniali prawdę o okolicznościach powstania tzw. Polski Ludowej i nie zaprzestali walczyć z nowym wrogiem, groźniejszym, bo ukrytym pod hasłami sprawiedliwości społecznej. Oskarżony Adam Humer reprezentuje tu tysiące oprawców, którzy w ogromnej większości byli na tyle sprytni, że zniknęli, wyjechali, odmienili się, a dokumenty obciążające ich zniszczyli. Zaś ofiary Humera, świadkowie, reprezentują z kolei dziesiątki tysięcy tych, którzy zostali zakatowani na śmierć i świadczyć nie mogą. Posłuchajmy ich uważnie. To bardzo trudne i wielkie przeżycie stanąć przed oprawcami i wrócić do tamtych więziennych koszmarów. A dla nas to żywa historia. Ja po to przyszedłem w Wysoki Sądzie jako świadek, żeby bronić tych, których oni byli, robili morderców, tak jak Akowców i tak dalej, Luchnowicza, Fruga i innych Polaków, z którymi ja siedziałem. Mnie o mnie o nic nie chodzi. Tu chodzi o tych, którzy oddali życie przez nich, przez tych sędziów morderców. Tak. Kiedy pana po raz pierwszy pobito? Proszę? Na Mokotowie. Kiedy pan został? Czy został pan pobity? A jeśli tak, to kiedy? To dopiero się zaczęła Polka w 49 roku, w marcu czy coś takiego. Pobito pana wtedy? Tak. Dlaczego? Humer, Szymański, Serkowski. Midro, zdaje się, był przy tym, no i tam oddziałowi i tak dalej. W jakich okolicznościach się to wydarzyło? Wezwano mnie. Kazano się obnażyć, położyć się na tym taborecie. Spodniami mnie związano nogi tam, czy coś takiego. Strażnik stanął okrakiem nad moją głową. Jeszcze mnie kluczem tutaj uderzył. No i zaczęła się Polka. Co robiono? Bito. W jaki sposób? Usta miałem zatkane dywanem. Nie wiedziałem, czym bito. Czy palkami, czy żelazem, czy czym. Jak długo trwał ten proces, proszę pana? Był obiad. Ja w celi na górze siedziałem, 33 chyba. Przyszedł oddziałowy z głównego pawilonu, Skalski, Stanisław, wychodzić. Zaprowadził mnie na salę sądową w głównym pawilonie, tam, litera T. Był major Widaj, sędzia, dwóch ławników, kobieta jakaś i tak dalej. Nawet podejrzewam, że to Rosjanie byli, bo słowa nie powiedzieli przedtem. Był adwokat, wnuk, nie wiem, kto go zaoferował. I z lewej strony siedział pan mecenas Maślanko, słynny. Rozprawa się odbyła, tak czy bicia, czy innego. I więcej nic się nie stało, wróciłem, zupę zjadłem. To był proces w Wysokim Sądzie. I potem po tygodniu dostałem wyrok kary śmierci.
Karę 13 śmierci. Stron zielonym atramentem, pamiętam, pan Mieczysław Widaj. A po rozprawie, jak szedłem, prowadził mnie wysoki sądzie, starszy jakiś oddziałowy, kto was sądzi, pyta się. Ja mówię, Widaj, człowieku, jak cię da dożywocie, to tak jakbyś na wolność wyszedł. On tylko karę śmierci szefuje. Taka była, pamiętam do dzisiaj. Staliśmy na stanowisku, my żołnierze Armii Krajowej, że dla nas nie skończyła się jeszcze okupacja. Jest to dalszy ciąg i stąd największe było wściekłość, polegała na tym, że myśmy reprezentowali Armię Krajową z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej. Zarówno Wilno, Nowogródek, ponieważ byłem w okręgu nowogródzkim, oficerem i zastępcą dowódcy batalionu Armii Krajowej. Kto pana przesłuchiwał następnego? Humer. Przesłuchiwano mnie codziennie przez pierwsze dwa miesiące. Po 8-10 godzin. Za każdym razem bito pana? Tak, do nieprzytomności. Oskarżony Humer też pana bił wtedy i kopał? Bił i to kopał mnie i bił, łącznie z jakimś nogą od stołka też, gdzie się tylko podało. Popadło. I nogą od stołka? Nogą od stołka, butami. Gdzie kopał ty... pana? Kopał mnie, stanął mi nogą, butem na twarz, kopał mnie po całym ciele. Ponieważ zakrwawiłem się, straciłem przytomność. Dlaczego to robił, proszę pana? Dlatego, że nie zdradzałem swoich współpracowników. Ja nie negowałem, że ja pracowałem w konspiracji, występowałem przeciwko władzy narzuconej przez obce siły władzy w Polsce. To nie była negacja. Ja się do tego przyznawałem, bo to było moim obowiązkiem jako żołnierza. Oczekiwano od pana albo współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa, kiedy albo odmówi... wydania kolegów. O, kiedy siad... odmówiłem, to później kolegów. I jak pamiętam, przywieziono do Brzezińskiego w 1948 roku, to Humer przy nim szedł, to on nie szedł normalnie do Brzezińskiego, tylko szedł na czworakach. A zresztą powiedział mi, on mi oświadczył, doprowadzę cię do takiego stanu, że będziesz się załatwiał, użyję słowa dosadnego, srał w spodnie. Proszę pana, czy podczas tych przesłuchań grożono, że aresztują pana żonę, jeżeli pan nie będzie współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa? Tak, to od razu mi oświadczył Humer. Humer mi oświadczył, że przywiezie żonę. Taką, nie taką, jeszcze użył odpowiednich słów. I rzeczywiście przywieźli. Jak później wiedziałem, że żona jest i założyłem głodówkę, no to dostałem karca i na tym się skończyło. Po raz pierwszy córkę zobaczyłem, jak miała 8 lat. Wtedy... Kiedy pana skazano? Bo pan... Skazano na 13 lat. Skazano pana, prawda? Na 13 lat. Na 13 lat, w 1947 roku. Tak, uważam, że łagodny wyrok jak na tamte okresy. Przyznaję, że w ramach mojego zarzutu 11, w którym przyznałem, że w okresie 1944-1947 wobec wszystkich terrorystów i szpiegów, którzy mając dane o dalszych działaniach innych osób, stawiały opór, był stosowany przymus, z całą świadomością był stosowany przymus fizyczny. Ja od tego nie... Powiedział oskarżony terrorystów i szpiegów. Tak. Czy innymi osobami również się oskarżony zajmował, czy tylko tak, takimi kategoriami osób? Tak. W tym okresie tylko tak. Czyli każdy, którego oskarżony przesłuchiwał, był terrorystą albo szpiegiem? 44-47, tak. Takie było. Powiedziałam, że zdradzać nikogo nie będę. Mogę mówić tylko o sobie. Ten czas Różański zerwał się za biurka i kopnął mnie tak silnie, że ja się przewróciłam razem z krzesłem. A kiedy podniosłam się, to mnie znowu kopnął w brzuch. Raz. Potem drugi raz. Przy drugim razie to już zemdlałam. Prawda? Potem on dużo razy mnie kopał w brzuch, ale już trochę osłabło, więc o własnych siłach już nie mogłam wstać, to mnie dwóch trzymało pod ręce, a Różański kopał. No i naturalnie już w ten czas zupełnie zmienił, prawda, styl rozmowy. Już nie mówił na pani. Przepraszam, że tak powiem, ale już później do końca do mnie mówił, ty stara kurwa. Już tylko tak, prawda, do mnie się zwracał.
Ale w pewnym momencie zauważyłam tutaj, prawda, obecnego oskarżonego Humera, że wyszedł do sąsiedniego pokoju i za chwilę wrócił z nachajką. I zauważyłam, że na końcu, to dokładnie zauważyłam, na krótkim łańcuszku metalowym, metalowa kulka była. I Humer spacerował po pokoju, bardzo był jakiś podniecony, to wyraźnie zauważyłam. Spacerował po pokoju, uderzając się w nogę tą nachajką, prawda. I potem jak już Różański widocznie miał dość tego kopania, ja leżałam na podłodze, to już mnie wszyscy bili, prawda, i Humer, i ci właśnie inni, których podałam nazwiska. No, także Humer był tą nachajką, tam jeszcze ktoś miał nachajkę, bo tak widziałam, prawda, z boku, prawda, patrzyłam, nie wiem, może któryś pasem bił, tego nie jestem pewna, ale każdy czymś bardzo mocno bił, tak wszyscy bili, po całym ciele. Ja nie traciłam przytomności, ja wszystko widziałam i wszystko słyszałam. I pamiętam nawet taki drobny szczegół, że w czasie tego bicia do Humera był telefon. Nawet pamiętam, co Humer powiedział do tego telefonu. Powiedział: nie czekaj na mnie, kochanie, z kolacją, bo ja przyjdę bardzo późno, bo mam tu pilną sprawę do załatwienia. Prawda? Ale rozmawiał przez telefon, trzymając nachajkę. Humer w pewnym momencie powiedział: teraz w nerki, bo to więcej boli. I Humer sam, tamci wszyscy spacerowali po pokoju, a Humer sam bił mnie w nerki tą nachajką i liczył. Naliczył 150 razy. Potem powiedział: no, zmieńcie mnie, bo się zmęczyłem. Ale jeszcze bijcie w nerki 150 razy. I ten czas Chimczak i ci inni bili dalej mnie w nerki, a Humer stał nade mną i liczył. Po jakimś czasie, prawda, Humer powiedział komuś tam z tych, co byli, polecił, żeby mi rozciągnąć nogi, prawda, więc czułam, tego nie widziałam, bo przecież nie mogłam tak zobaczyć, co tam, nie mogłam tak głowy przekręcić, ale widziałam wszystko to, co z boku się działo, to wszystko widziałam dokładnie. Ale poczułam, że dwóch, które poczułam na nogach, buty jakichś, prawda, dwóch osób. Oni chwilę trzymali, prawda, mnie za te nogi rozciągnięte, a Humer tą nachajką bił w krocze. Dosyć długo bił. Tą częścią zakończoną kulką metalową? Tak, tą samą nachajką. A ja ciągle leżałam na podłodze już zupełnie bezwładna. I Humer zadzwonił po lekarza. Jeszcze, prawda, zrobił taką uwagę, powiedział nazwisko, ale tylko ten lekarz, żaden inny. Oczywiście lekarz bardzo prędko przyjechał, spojrzał na mnie, nawet bardzo nie badał, wziął tylko za rękę,